Siema, siema, jestem Rajczyk, to jest skończyk z naszej serii Podwórko Konisty Zen, oczywiście Krzysztof. Siemanko. Co tam testujesz ten? Ja patrzę, czy już nie piszczy, nie? Bo piszczałem prędzej. No. Ja słyszałem coś innego, no, czy piszczało. Dobra, znowu zacząłem źle odcinek, nieważne. Słuchajcie, witam serdecznie was na kolejnym odcinku, witam również wszystkich widzów zgromadzonych na czacie, na Twitchu. Chcecie być na odcinku? Wpadajcie na Twitcha od poniedziałku do piątku, od 16:00 do 22:00. A my, bez przedłużania, lecimy z odcinkiem, bo dzisiaj, słuchajcie, Krzysiek dzisiaj będzie... Mamy kwiecień w ogóle, mamy kwiecień, Krzysiek dzisiaj będzie siał kukurydzę, siemnie przygotowanej bierze MZ, a ja dzisiaj natomiast biorę się za siuntkę, bo to prawdopodobnie ostatnie podrygi na naszym gospie. Dlaczego? Bo planujemy sprzedać. Remont jest już tak bliski. Co ty powiedziałeś? Remont jest tak bliski. Aha, remont. Remont jest tak bliski, ale święt twierdzi, że widzi więcej niż nowy ciągnik, dlatego chyba koniec inwestycji, która i tak trzeba nawet co rok, dlatego chyba coś kupimy nowego. Co nic. Więc ja dzisiaj biorę go tutaj jakby tak na ostatni przepał. O, widzicie? Jest czaszka narysowana. Ta 60 jakieś mi zabije, nie? Uwaga, części wirujące. Zabranie się przemawiania osób postronnych w pobliżu pracy maszyn. Słyszysz, Krzysiek? A u ciebie nie pisze na przykład. Dobrze. No, u mnie nie pisze, bo jest napisane, nie? O. Kot swój lata znowu. Stena, nie. Znowu ma inny kolor. Ja nie wiem, co ty z nim robisz, nie? Zostaw tego koteła, chodź pokazać naszą oborę, co się dzieje. A, właśnie. Mam już kwiecień, czyli minął miesiąc i zobaczcie, co się wydarzyło, nie? Obora stoi, strop wylany. W sensie mamy na razie same pustaki, nie? Czekamy tylko jeszcze na materiały, to trochę już jest dowiezione. Na tych podpórek zostało. Ale czekamy jeszcze na krokwie. No i na blachę, nie? Bo będzie blacha, nie ternit, także super. No i co? Elegancko to wygląda. Obora, to powiem naprawdę wam szczerze, fajny placek tam się robi, dużo miejsca, myślałem, że będzie wiele mniej, ale jest całkiem nieźle. No obory do środka nie będziemy chodzić, bo nam zakazali murarze. Nie, tak to wszystko płacać. Jest, wiecie, podparte, jak jest podparte, to mówili nie łazić, nie? Także, no tak to wygląda, nie? Co tu jeszcze mamy? O, tu macie też podparte w tych, jak to się mówi, no to wszystko jest jakby takie się nie do końca porobione. Tam też kominy, jak widzicie, są wycementowane. Tam takie po prostu wywietrzniki tam porobione, nie wiem po co, ale jest. Takie w projekcie mają. Tam jest beton jak coś potem, nie? To jest normalny beton, bo tam jest urwana noga. Beton? Nie wiem po co, ale po prostu model mile mi to, nieważne. No i ten. I tak to wygląda, nie? Przejdziemy się jeszcze może dookoła. Pokażemy jak to działa. Jak to jest poustawiane. Kurde, a tu krzaki pozarastało, chłopie. No, trochę tak. O, tutaj mi ci też tak już na prowizorkę mi po prostu walnęli w ten zbiorek na gnojowisę. O, na ja tak weź wygląda... podejść, czy zobacz, czy to będziesz ssało. Weź ci testuj. Ale to nie jest, to ma nie ssać, tylko to ma wypuszczać właśnie. A, no, no tak. No, więc czemu on tu, co on tu robi? No bo właściwie już tam, wiecie, jest cały ten... pod spodem, wszystko wykopane, wylane, no to już żebyś nie pierdzieli, to od razu wycementowali to wszystko elegancko. Jeśli tylko pomalować trochę, bo to upierdzielone. No i ten, i już rura tam powiedzmy pierwsza sezona prowizoryczna, niechaj będzie, nie? Droga elegancko sobie zarosła, jak widzicie, także super sprawa, o to wiecie też z tyłu, już jak to wygląda, od tej strony. No fajnie, powiem wam naprawdę, jestem zawalony z roboty, już niedługo dach w sumie. No i co? I montaż jakieś tam elektryki, jakieś wody, podłączanie tego wszystkiego. Złaś tam, Krzysiek, bo pan zabronił. A przetestował ci dobrze zrobili, a nie? No jak lepiej, żeby pękło teraz niż później, nie? No niby tak, niby tak. No właśnie. Uaf! Dobra, nieważne. Jezus! Dobra, masy sobie stoją ogólnie z pługiem, także niech sobie tam działa, znaczy niech sobie stoi, a my działamy za to, nie? Nie masy, a my działamy. Także co? No co, Krzysiek, siadasz do kukurudzy, a ja siadam do 60 i bierzemy się za pracę naszą. Bo dziś, jak mówię... Ja jeszcze muszę te drzwi testować, czy one działają. Testować? Jeszcze trochę piszczę. Trzeba będzie posmarować jeszcze. Ja też zapalam się. Co ty miałczysz, kocie? Do domu. Co ty kurde miałczysz? Włączyłem wały przypadkiem. Dobra, zapomniałem sobie trochę ziarenek. Granulatu. Ogólnie wiem, co mówiłem, miałem nie sypać. Ten zapalił światło. Wiem, że miałem nie sypać. O, coś mi siadł tak na tył. Nie wiem czemu. Czekaj, może jeszcze kamerkę się odpalę, kurde, bo... O, muszę zmienić ten fob, wiesz, jednak, bo on strasznie wygląda na takim tym. Aha. Dobra, jedziemy sobie na nasze stare pola. Tam Krzychu za to jedzie w drugą stronę. Także piątkę wbijam. Ja najpierw muszę się uzupełnić, a nie. A, no tak, bo tam jeszcze się muszę uzupełnić, dobra. Także spoko. No, to co, my jedziemy, będziemy tu ogarniać wszystkie inne poletka. Tu też w ogóle stało poletko numer 39 i ono będzie na słonecznik. Słonecznik mam dosiane kiedy? Chyba też jest w kwietniu teraz, nie? Chyba tak. Chyba tak, no coś tam mamy chyba na słonecznik. Nie wiem, ty pilnujesz tego kalendarza.
No tak, no coś tam pilnuje, ale to też nie zawsze się... Pilnuje. Co? Nie, nic. Nie pilnujesz go i tak. Jak nie pilnuje? Pilnuje kalendarz. Ta. Cały czas jest pilnowany. Ej, co on tak wolno idzie? No czwórka pójdzie? Daj mu miodu po prostu. Widać, że... To zły. Ty! No dobra, jakoś idzie to, ale co... Czekaj. O! Teraz idzie, tylko trzeba klikać. O Jezu, jak ja robię to! Amator? Tak myślę, że mogę wziąć MZ w sumie. Znaczy nie wiem, Zeta do prysku, do tych, do nawozów, bez sensu. Daj mu, a piątkę jak mu wrzucę? Nie idzie, szóstko trzeba. Chyba z górki będę jechał, to jest czeka tako. Nawóz mi non stop leci, nie? No, więc my dzisiaj po prostu dzisiaj sobie tutaj... Dzisiaj. Rozrzucamy. Ty, on ma być szersze. Ja 12 metrów rozsiewam, jak on ma tutaj możliwość taką dużą, nie? Dobra, next przejdziemy sobie w drugą stronę, nie? Amator, z kitu, amator, nie? Ten rozsiewacz tak daleko łapie. Zaraz dojedziemy do końca. No i fajowo. Ty, to się mamy 55 pole. Ty, ja już w ogóle mamy tyle pól, że ja powoli się gubię w tym i będzie tak, że zostawiam jakieś pole na ugór, nie? Zobaczysz. 24 metry, dobra, niechaj będzie tak. Mamy piątkę tutaj. I teraz tu pojedziemy, nie? Pójdzie to? O! Teraz to ta! O kurde, trochę zjechałem. Ara. Jak miałem ścieżki technologiczne, to może było i lepiej, nie? Ale ścieżkami jest problem taki właśnie na tych krótkich maszynach, że nie za bardzo dobrze wychodzi, więc ścieżek tu nie robię. Na większych może jeszcze pomyślę, ale na tych małych to raczej odpada, nie? Cześć Roger, witam panie Stasiu Podka, dokładnie tak, nie? No, także już sobie poletko ogarniamy. Ty, ja myślę, że to będę chyba częściej się musiał tankować z tego co widzę. Bo ja tu jadę w tą stronę i już widzę, że leci. Roger, nagrywam odcinek na YouTube jak coś. Więc samo o sprawy prywatne, typu mój samochód, proszę na razie nie mówić. Bo to nie jest związane z odcinkiem w ogóle. O kurczę, wiesz, że mi chłop. Będzie kupować Golfa jakiego może? Jaką siódemkę albo ósemkę dla mnie. Albo ja sobie kupię, ty. No nie, dobra, nieważne. No w sumie właśnie ja mówić się, że w sumie to tak naprawdę każdy może kupować co chce, nie? Wiesz, bo ja to, jakby ja to bardziej mam do gospodarstwa, ale ty jak najbardziej możesz, nie? Coś tam sobie dawać. No właśnie, trzeba będzie poszukać na jakimś OLX-ie. Albo tak się wiesz, sobie temator. Krzyczyk to jeszcze, wiesz, ma swojego psa na podwórku, nie? Żeś mi sprzedał moją 16. Ej, ale jak tyle razy to mówiłem, że musiał ona pójść na handel i tyle, no nie... Nie będziemy tego robić. Ale nie tak ci będę to wypominał i tak, i co? Ej, Krzyczyk. No co? Ty mi powiedz lepiej, jak tam idzie. Jakie tam jest w ogóle. Jaka tam jest kasa galby tak w ogóle? Tam patrzyłem się o czy nie? A, jak mi się skończyło ziarno. Skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? Ty no, jesteś od badania gleby. No niby tak, ale mógłbyś wejść tam zobaczyć do tego. Ja nie mam Google Mapa w moim iPhone'ie. No ale mógłbyś tam w sumie sprawdzić, jaka tam klasa jest. A dobra, znaczy jak tam ci sieje? Na jaki kolor? Czy ty się nie siejesz? No żaden. Nie pokazuję żadnych kolorów. Nie pokazuję ci? Nie, bo może nie zrobiłeś. Myślę, że tam jest akurat dobra kasa gleby i powinno siać na tym małym jakby. A zrobiłeś w ogóle badanie gleby czy nie? No robiłem, jak wszystkie pola kupiłem, co robiłem na badania. Aha. I teraz co dziurę w tym, aż są tartak prawie widać, nie? Masakra. No nie DBZ-a, oczywiście nawozy idą, wiadomo, ale no sporo to trzeba jeździć. Kurde, myślę, czy można typy teraz nadstawki nie dokupić? I żeby na więcej wystarczyło? Co z tym ci ludziska? Bo mógłbym sobie jakąś nastawkę tam ślać, nie? O, elegancko, Kuba. Fajnie, żebyś tam w 20 klasowej. Dobra, to jadę sobie tak. Nie będę chyba się dokupywać, nie? Na razie. Może jak już to po odcinku dokupimy. Okej. Okay. I się cofam. Zaro cofam. Dobra, no więc jak mijcie obora, fajnie co tam działa. Cały czas progres postępuje. Mam na szczerą nadzieję, że już w maju chociaż. Nie no, w maju nie no, krokwie to w sumie szybka robota, nie? Ile trzeba takie krokwie położyć? Z 2 dni myślę, nie?
Ale to zależy jakim tym, nie? Jeszcze w jakim budynku czy coś. Znaczy no w sumie tak, no. No dobra, no tak powiedzmy z tydzień na pewno się będą wyrabiać, nie? Żeby to już ogarnąć. No to dobrze byłoby właśnie, żeby już na kolejnym odcinku, jak już będziemy też tam dalej działać w polach, może się właśnie tego słonecznika nieszczęsnego, to byśmy już wam pokazali, że coś tam się dzieje dalej z tym, bo w sumie fajnie by było, żebyście na bieżąco jakby byli, w ogóle klatki się trzymają, dobra. Żebyście na bieżąco byli z tym wszystkim, bo obórka trochę dla nas taka, taka ważna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o gospodarstwo. I co jak co, ale tutaj to trzeba o to dbać. No bo to wiadomo, potem przyjdzie się nam kolejne oczywiście korzyści w postaci większej ilości mleka też. Ej, teraz jakoś tak lepiej idzie, mam wrażenie. A, bo 2,5 jadę teraz. No i już koniec. To już koniec. Nie wiem, ta siątka jest zdrowa wielenia, nie? Naprawiałem ją ostatnio, kurde, no i tak nie chcę iść. Trzeba było lepsze paliwo i zatankować, nie? A muszę klikać to, żeby ona jechała cały czas, wiesz? Jak klikam, włącz, wyłącz, to idzie. I on się zanonował się wtedy. Aha. Słyszycie, jak klikam? Słyszycie, tego. Na złom chyba. No, siuntka na złom, imo. Nie, serdecznie, uważam, że to będzie koniec na 60. Dajcie znać w ogóle, może właśnie, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie ją kupić w sumie, o. Bo to jest dobry pomysł, że bo tak jak ostatnio ogarniali tam z czymś tam jeszcze, że coś chcieliśmy sprzedawać, to widzowie po prostu pytali w komentarzach, czy chcą kupić, więc jak ktoś to oczywiście piszcie komentarze. Najciekawsze historie takie, wiecie, że nie wiem, nazywam się pan Jarosław, mam jednego kota w domu i chciałbym na przykład kupić 60, bo jest mi potrzebna do gospodarstwa, posiada mały, coś takiego, nie? Wiecie, co chodzi. Coś takiego napiszcie i ja najciekawszy komentarz wybiorę na odcinku, wyświetlę i pójdzie po prostu do was, nie? No i też napiszcie oczywiście, za ile chcielibyście kupić 60, nie? Tylko takie ceny rozsądne bym powiedział, bym poprosił na odcinek, nie? A nie jakiś tak, nie wiem, 40 tysięcy, nie? Bo 60 czy to nie jest warta, nie? Maksymalnie myślę 20 i tyle, nie? Wiecie, cena jakby nie chodzi o to, żeby to na tym zarobić, tylko po prostu, żeby się pozbyć, a wy cenę ustalcie sami, jak uważacie, tak będzie dobrze, nie? Po prostu. Dobra. Może teraz pojadę w sumie na... w sumie przejadę się tędy? Nie no. Ruch uliczny Farming 22, nie? Jedziesz prosto, chłop się zatrzymuje, jedziesz w bok. Dobra, pojedziemy sobie tutaj. No i jak tu pojadymy, to... od razu potem na gospodarstwo. A, tu już jest wysypane fajnie dużo. Więc potem na gospodarstwo pojedziemy i tam jest takie nowe pole, które właśnie jest koło obory. To przejdziemy sobie tam, no i tam też sobie trochę porozsiewamy, bo tam z tego co wiem, Krzychu, dawałeś jakiś tam azot był, nie? Nie, ja dawałem azot, a ty dawałeś wapno. Tak, coś tam było dawane. No, to tam jeszcze pojedziemy i sobie też tam też dosypiemy tego granulatu, nie? Ty jak dałby teraz dwójkę? Dobra, z góry jakoś to idzie, nie? O, panie, jak teraz to idzie. No, 60 tak wiadomo, z góry najlepiej się toczy, nie? Ale pod górę jechać to tak o, ciężko ma. To pewnie to turbo, które się tam zamontował, to już... Trzeba przedmuchać turbo, nie? Trochę. Już olej bierze. Turbo bierze olej? Wciąga. Jak ci zasyśnie olej, to już się koniec. Nie no, dziku, ja dziękuję, że przemyszał Instant Gaming, wam też ludzisko oczywiście przypominam, żeście wpadali. Ale to nie jest jakby tak, że muszę cały czas o tym mówić, nie? To wiesz, tak po prostu tak mówię w ramach takiej ciekawostki, nie, że muszę o tym mówić na odcinku, nie? Bo nic takiego nie mam zbriefowanego, więc... no spokojnie, nie? Nic się nie dzieje. Ale no warto wpaść jak coś, tak szczerze warto wpaść na Instant, nie? Okej. Okay. O, tu jeszcze pojedziemy. Może tu... a tu wszystko jest na full i tak. Dobra, to tędy polem zjedziemy. Jak widzicie, właśnie mamy pole wyrobione, a to już na samym odcinku wyrabialiśmy. Tak, to nieważne. Na ostatnim odcinku wyrabialiśmy to pole i dzisiaj też Krzychu myślę, jak sąży, to się tu będziemy siać. Kukurydzę. Ty, ja w ogóle nawet nie wiem, czy siewy słonecznika sobie w ogóle nie pominąć jakby na odcinku, żeby nie pokazywać tego, bo siewy siewami teraz. A wiesz, tak trochę nie chcę, żeby ciągle było tego samego na odcinku, nie? Tu buraki posiał. Boże, jaki chwast. Masakra. O, no. Ta obora jest mega duża, kurde, tak powiem ci szczerze. Strasznie duża jest. Ja nie wiem, czy może... O, to już było rozsiewane.
dobra. Nawet nie wiem, może lekko. Nie, no jest chyba okej w sumie. No i tak jest taka, wiecie, obora na przyszłość bardziej, nie? No i tak spoko w sumie wygląda. Dobra, tam. Mniejsza o to oborę. Robimy swoje rzeczy. Obora się przyjdzie czas na pewno. Będziemy jeszcze wszystko to kryć. Także zobaczycie, jak to wygląda tam potem, nie? No, ogólnie blachę zrobimy taką fajną, taką trochę, taką jakby białą, ale bardziej niebieska jest taka, nie? Nie wiem, jak to nazwać. Taki błękit, blacha w błękicie. Myślę, że on się spodoba. Będzie fajnie pasać tego pustaka. No i co? Póki nowo to się będzie fajnie świecić i potem będzie potem trochę stara się będzie zrobi, nie? Debeza, nie gadamy tutaj na odcinku o tym, tylko piszcie, myślę, w komentarzach, nie? Bo jak teraz napiszesz na Twitchu, tutaj na czacie, no to za bardzo nie będę widział tego potem na YouTubie, nie? A to właśnie sam będę brał komentarze, więc wtedy po prostu twój będę musiał pominąć, nie? Bo go tam nie będzie. Chyba, że napiszesz gdzieś teraz potem, no to spoko, nie? Okej. Okay. Idzie fajnie tutaj. No, to właśnie tylko lekko do nawozi zostało, bo chcemy teraz wszystkie pole już ogarnąć na Cito. Na rzepak nie pamiętam, bo tam jest duża góra. I nie chcę siątkiem już jeszcze, wiecie, napierdzielać. A może tak pojedziemy jeszcze tutaj? Wiem, że trochę jeszcze tak jak mega nierealnie, ale chcę po prostu tutaj donawozić to. Ty, a kiedy mamy krzyk do łąki do koszenia? No nie wiem, trzeba sprawdzić, wiesz? Widzisz, i tak ty te kalendarze sprawdzasz właśnie, że się mnie pytać. No bo teraz chyba nie jest to do... nie jest to koszenia. Ja nawet i to da. Już jest na nic ze mną chyba. No. Oj, bo Krzysiek, to jest tak, wiesz, ci po prostu pytam, żeby interakcja była, nie? Kiedyś ci się nie odzywasz, ja wiem, czy ty żyjesz tam w ogóle jeszcze? Czy cię tam MTZ nie zagniósł, albo coś? Tego MTZ skręcał, to tam się nie interesuje. Jak rozkręcasz? Normalnie. Muszę mieć jakieś tego, nie? Kasy na golfa w końcu. Na części go rozkręcasz, tak? No. O, jak chcesz, to ten. Kupi mi na czarnie, mnie 4 robił. Nie, ja wolę tego. Nie wiem co. W golfie grzebać, no. Ale golfa nie masz. Będę się bawił. Ale, a masz... O, czekaj, bo ty masz tego golfa z dźwiękami, nie? No, coś tam mam. Ty, no to można go tutaj dorzucić, nie? Jak coś. Ale to jest dwójka. Co z tego dwójka? Mając 7. Jak ten nowego. Jest, co sobie kupisz potem nowego? Już nic się nie stanie, jakbyś się... A 8, o! Co? Weź chcesz podejść 8. A najpierw w Cup Sporcie jeszcze. Biały robi, widzisz, ten, Passata. No, Passata tam. No, ale zarobisty, we piątka. A weź ten gnój ode mnie jak najdalej, tak? Ale to będzie no. W benzynie, nie w gnoju. Jak? 1,9 w benzynie? Co ty pieprzysz? 1,9 w gnoju to jest. Cześć, Jakub Rain, dziękuję za bicy. Siema, kup stare, nie nowe. Ale co stare? A, że... No, mówiłem mu to samo, że kupił stare, nie? Co stare? No, Passata, znaczy tego, golfa. O, nie, na co nowego. Jest, ale będę elektrykiem. Ludzie jest tak wybredny. Cel osiągnięty, a to jakieś to muszę trochę ponawozić. To wszystko jest ogarnięte w sumie, tak patrzę. Po tych nawozach. Fajnie, to już tak ponawożone, że to jest hit. Nie ma co nawozić. Jezu, ale ty, ja myślę, czy może by... Bez kitu nie kupić nowego kombajnu na żniwa. W sensie na dwa polecić te żniwa. Kto wie, bo w sumie teraz mamy, patrzcie, jest zakruszenie teraz pól, nie? Czy wynająć jakiego kombajnista? Aż nie, weź tam kukurudzę. Dobra, jest tam. Okej, okay, to nawiedzone. Tak jako. Czyli jednak jedziemy na te rzepak, nieszczęsny. No dobra. Ty, ja wszystkie pole nawoziłem? Ty, no wszystkie. Ty, jaką rundkę się zrobiłem z tymi nawozami? Masakra. A tu jak jest? Nie jest też na fulla nabite? A nie, bo to Krzychu od miedzy zostawił taką... Och, to baranie. Co ty mnie tam wyzywasz? Od miedzy, kurde, nic by nie urosło tutaj, nie? Czerwono! Zaraz się dosypie. Się nie bój. Zmień trochę ten rozrzut. Na 18 metrów? No mniej chyba nawet, nie? Na 15 to będzie dobrze. Oj, to środkiem sobie pojedziemy, będzie spoko. Może dokończymy, to fajnie. Ciarów duży jest? Nie, po prostu kończymy odcinek nagrywać i skończę też streama, nie? Bo tak trochę chcę dzisiaj podnagrywać odcinków też na krótki zapasik. Bo to będzie odcinek dla was chyba na czwartek, nie? Tak naprawdę. A jeśli jutro skrzykłem, czyli w piątek 21
21 kwietnia. Chcemy też panu grociniku trochę na zapas, bo chcę się brać za mapę dalej, modelować, a nie mogę modelować, kiedy on z tyłu głowy ciągle, że muszę jeszcze zrobić podwórko kolnicy, nie? Więc tak to działa, nie? Że muszę po prostu sobie ponagrywać trochę na zapasik i potem wziąć się do roboty, nie? Więc jak poświęcę sobie tam jeden dzień czy dwa na zrobienie z odcinków, to i tak będzie spoko, nie? No trochę zmniejszymy tą 12 metrów, bo w sumie jest tylko taki jeden przejazd, nie? No. Tak? Chwilę da pryskał siłunką i się zakopał, ona to współczuje, musiał jakieś błotko mnie nie wyjechać, nie? Ty, ja mam... Nasza ma napędne 4, to wyjedzie z każdego błotko. No ta. No, nie każdy ma takie już jak my, Krzysiu. Jeszcze turbo gwizda, to wiesz. A kierowca to nie jest żaden. Frajer. Ta. To chciałeś powiedzieć, rozumiem. Nie, chciałem coś innego powiedzieć. No, ja wiem, co chciałeś, ale dobrze, że się powstrzymałeś właśnie, bardzo dobrze. Okej, okay. Ty, ja skończyłem hanowość, wiesz? Ta? A mi się skończyły nasiona. O, to mogę ci przywieźć, jak chcesz. Ja już jestem. A, to fajnie tutaj. Ty, a, no. Ej, patrz, jak idealnie na gospodę jedziemy. We dwóch, nie? Tutaj tylko busiarze puszczę tutaj. Czarne busy jeżdżą. Kurczę, Civic? Ale jedzie. Ale jedzie. Na sobotę mam fajny moment, wiesz? Nagrany, także na bzaczku. Okej, okay, już tu zajeżdżam. Dobra, no i co? Ja to właściwie wjadę w tą stronę. Jak tam ci szło ten? Bo chyba, wiesz co, wydaje mi się, że można w sumie skończyć odcinek tak naprawdę dzisiaj. Już, nie wiem, czy jest sens więcej nagrywać, tak naprawdę. No dobra. No bo jak mam wszystko ogarnięte, to wiesz. Okej, okay, dobra. To jak masz pogarnianie, to chodź się pożegnać na tutaj jeszcze nowej obory, niedokończonej. A można przejść, jak najbardziej. Oj, Fowik, łączenie ten. Czekaj, bo tu chłodzi jeszcze ciągnik, się chłodzi. Jutro jutro granie będziemy robić, no. Ty, jeszcze można... A to dobra, to już trochę garnie. Nie, no ta obora naprawdę wygląda cudnie, nie? A jak ona będzie jeszcze cała... Jezus Maria. Tak się zastanawiam, no, czy w ogóle w dobrym miejscu nie została postawiona, nie? Bo myślałem, czy może dać udać do końca do tego, ale tak z drugiej strony myślę, że to się coś będziemy postawić zawsze, nie? Tak no na szybko. Zawsze można coś postawić, nie? Jaka wiatra, no. Albo co? No, jakąś taką wiatkę właśnie malutką, albo coś, no nie wiem, na beczkę z mlekiem czy coś, nie? Albo też zawsze dobudować coś potem, nie wiem, jakiś garaż. No tak, można też, nie? Masz takim... No golfa, o właśnie, o! Na golfa to będziesz miał tam. Wiesz, przeprowadzamy całe kombajny tutaj, nie? A. No właśnie, ludzie, gdzie się testowaliśmy. Robiliśmy takie przymiarki sobie pod wiatę i ogólnie w tym miejscu będzie wiatka, nie? O Jezu, a taka fajna wiatka siądzie. Naprawdę. W którym miejscu? O, tutaj. Przy tym. Będzie wiatra sobie dochodziła jakby do tej ściany obory, nie? I to będzie taka przejazdówka, nie? Więc spoczko. No bo tu tak chyba nic nie będziemy stawiać w tym miejscu, bo to będą silosy to są na szłyce, nie? No, no na razie mamy jeden silos Michała, ale jeszcze... No chyba... A, no tak! Ale... Trzeba się do koń dostawić, bo jeszcze mamy teraz słonecznik, mamy coś. Ale tu będzie powiększe do tyłu jeszcze, żeby jakieś było miejsce, plac czy coś, nie? No z tyłu jest nasz plac, nie? No tak, będzie to wycinać, nie? Tak, no są nasze krzaki nasze. To się gdzieś, nie wiem, w pies się wpierdzieli tyle, nie? O kurde, a tu trzeba będzie się od tego, odgrodzić od sąsiada. A co? Gdzie? Płotem. No bo tu można przejść normalnie, tu. Tutaj? A on to nie ma płotu. To się odgrodzimy. To trzeba płota postawić, żeby tam przez nie idzie. Ten pociągniemy, nie? Tutaj co mamy? A tu on się kończy, no tak. No, no, bo to się odgrodzimy tylko od tych chłopaków z budowy, nie? No, no i co, panowie? No i tak to mogą przejść dalej. Dalej budują, a my już nasz sobora stoi, nie? Czekaj, bo coś woła do mnie, czekaj, on coś chce ode mnie. Czekaj, też się przejdę. Może coś tam jest bez kitu. Co pan mówisz? W Anglii, mamy pozdrowienia z Polski. Oni u nas posadzki lali, nie? A, posadzki. No. Dobra, ta mniejsza to, słuchajcie. Chodźcie jeszcze na przystanek i na przystanku się pożegnamy. Dawno nie byłem na przystanku. Na przystanku? No. A, z jakim autobusem przyjedzie może? Się chyba łosem mi robić, to... jakiś strasznie. Ja tam nie wiem. Co mówicie? Dobra, to co? Dzięki za uwagę. Czy puszczasz samochód? Nie, pan to mi coś mówił. Dobra. A, jedź pan, proszę. Dobra. Dziękuję za odcinek. Oczywiście do kolejnych zapraszam na Twitcha i na Instant Gaming. Trzymajcie się, do kolejnych. No i czy... A, ty tutaj... O, to przyszedłeś, okej. Okay. Bierz te łapy od Violetki.
Co? Masz problem? Dobra, dzięki Dobra, za kończ odcinek. To. Na razie i cześć, pozdro. No hejka.